Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Świat Linuxa. Fedora wyszła, Fedora wyszła parę godzin temu i dzisiaj wam ją pokażę. Ale uwaga, nie wyłączajcie filmu, bo to nie będzie zwykłe klikanie w gnom, tylko test w rzeczywistych zastosowaniach, naprawdę. Będzie jeszcze macanko, będziemy sobie trochę tam grali, pokażę wam jak chodzi o wirtualizacja i parę innych rzeczy, więc to nie będzie takie typowe, znowu, znowu robi dokładnie to samo, czyli przeklikuje jak zawsze. No nie, dzisiaj pożywki dla troli, takiej zwykłej, jak zawsze nie będzie. Mam nadzieję, że filmik się spodoba. Trochę zabawy jest, powiem to tak. Moje wrażenia usłyszycie, zobaczycie i tak dalej. Test na żywym sprzęcie AMD Ryzen 1600X, 16GB RAMu, NVIDIA 1078GB VRAM-u. Zapraszam gorąco na filmik. Nawet stron nie będziemy oglądać dzisiaj. Dzień dobry, dzień dobry na żywym sprzęcie. Słuchajcie, drukarka działa! Drukarka to zostało wydrukowane na tym pięknym sprzęcie. Tak więc drukarka nam działa, ale dobra, jedziemy, jedziemy po, na start. Tak dobra, pierwsze co? Jednak wskoczę tutaj na chwilę do menu, żeby wam pokazać dwa monitory. Jak najbardziej ten drugi też jest podpięty, ale to za chwilę, proszę bardzo. I w pierwszej kolejności będziemy się tutaj bawić na X11, bo Wayland też chodzi. Sterowniki zastrzeżone Nvidia postawiłem. No, i jest tego. Tak jest. Mamy teraz X11, tak? Pierwsze co. Yy, słuchajcie, odpalmy sobie tutaj Firefoxa, pokażę Wam niestety problemy. Moment. WebGL, akwarium, które na sterach NVIDIA nie działa. Nie wiem, co jest z, z, zjebsute, powiem to w ten sposób, ale temat nie działa. Na nowo chodzi bez problemu, na tym po prostu się nie uruchamia. To wygląda pierwsza sprawa. Yy, teraz tak, proszę bardzo, stary nowo 550K. To jest X11, na Waylandzie też nie działa, to od razu mówię, sprawdzałem. Tak to nam tutaj tematycznie i, i, i tak dalej wygląda. Słuchajcie, jeżeli chodzi tutaj o na przykład rzeczy typu monitor systemu i tak dalej, 1 Giga jest zajęte. O, widzę, coś nowego się stało, bo na Waylandzie jest to wszystko rozwalone, zepsute, białe i w ogóle makabra. Znaczy, nie ma tych kratek tutaj. Tutaj na X11 widzę są, czyli może stery Nvidia, są coś nie za bardzo z Waylandem, albo, albo Gnome do Waylanda, nie wiem, do Nvidia, nie wiem o co chodzi. Zużycie, zużycie duże, bo cache się zrobił. Standardowo mamy tutaj 1.3, 1.4 GB, więc naprawdę jest lepiej. Plasma zajmuje 1.7, ta nowa szósteczka, więc no jest, że tak powiem, ciekawie. Lecimy sobie dalej, co tu, poinstalowałem tutaj parę rzeczy. Zainstalowałem Superposition. Test na Superposition 11500 już wam to pokazuje. Bardzo. O, właśnie, zobaczycie sobie od razu. Tak to wygląda na... na Waylandzie. Znaczy to, to wygląda nawet dobrze, nie wiem dlaczego. O dziwo, ale normalnie to było białe, więc nie wiem dlaczego na zrzucie ekranu jest takie ładne. Nie mam szczerze mówiąc pojęcia, robiłem tutaj uaktualizację, powiem to tak. Jest mały lak, nie wiem. Ja tutaj mam naprawdę no, 6 rdzeni, 12 wątków czy 8 GHz, a troszeczkę tam bustuje I, i sami widzicie, że jest, no, no jest taki... No kurde, no, no gnomowate, powiem to tak. E, tu jest aktualizacja, bla 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 robiona i standardowo ma to około 7,5 GB. Proszę bardzo. 7,4 GB jest na starcie po instalacji około. Tu dodałem sobie obs i tak dalej i tak dalej, więc zajmuje troszeczkę, że tak powiem, więcej. Troszeczkę więcej. Tutaj mamy jeszcze, powinno być gdzieś zrzut z, z tego, co mówiłem. Y, super, pija. Myślę, że skróta se zrobiłem, kurde. Znaczy, screena se zrobiłem, nie zrobiłem. Zrobiłem zapis no, no, ze skora. No, nie zobaczycie. Jedena, no, widać tu 11.5.5.2, tyle dokładnie, nam tutaj tematycznie i y, teoretycznie i praktycznie wyszło. Jako, że miał być test na żywca, zainstalowałem sobie Gimpa, skonfigurowałem. Trochę tutaj pracowałem przez te parę godzinek. działa. Tutaj, jeżeli chodzi o gimposkie rzeczy, i tak dalej, można sobie na tym normalnie pracować, nic nie craszuje, jest że tak powiem o w porządku, tak. Kolejną rzecz, którą postawiłem sobie tutaj, po starach NVIDIA, oczywiście, to jest OBS Studio. Tak, OBS Studio tu na X11 działa nam elegancko, tylko teraz tak, przechwytywanie. Tu jest chyba, to jest chyba Pipewire. Pipewire działa tylko i wyłącznie na Waylandzie i działa. Ja już nie będę na Waylanda przełączał, nie chcę mi się normalnie ogarniać potem monitorów i tego wszystkiego, bo tu się konfiguracja trochę rozsypuje. No ale to jest standard. Od razu mówię, działa OBS, na Waylandzie działa, przechwytuje i nagrywa bez problemu, proszę. Tryb nagrywania, bla, 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 ustawione jest na NVIDIA, żeby nam tutaj nie było. Test na żywca, proszę bardzo. Nvidia, tutaj gdzieś kodeki powinny być widoczne Nvidia NV Encoder H264 działa, nagrywa i jest w porządku. To, że mikrofon nawala, nie, nie przejmujcie się, bo to jest błąd jakiś tam. Nie mam mikrofonu, ale wykrywa, że jest. Jeżeli chodzi o programowanie stąd wszystko instalowałem. Czyli tu sobie Kurde, czuję Laga, też widzę Laga. Może LAG jest, dlatego że ten drugi monitor malutki jest podłączony, może dlatego. Ale mam tutaj małego laga, że tak powiem, na żywym ekranie też. Wszystkie programy, wszystkie, OBSa i tego, OBS-a OLiWa, które sobie zaraz zobaczycie, bardzo fajny stary program, który do wideo kiedyś używałem, zainstalowałem ze sklepu. Bez problemu, przeszło, wszystko fajnie, de facto, można powiedzieć, o tutaj chodzi. OLiW, Mój ukochany program sprzed 4 lat, bo mniej więcej 4 lata, 5, no 4 lata temu, tak? 5 lat temu zacząłem go używać. Jeszcze wtedy miałem Radeona RX 570 Sapphire 8GB. Kurde, wypas karta była. Ten program teoretycznie potem przestał chodzić i tak dalej. Teraz widzę, że chodzi z powrotem, mimo że nie ma już aktualizacji od 2019 roku. Niestety ta wersja 2.0 Oliwa jest dramat, tragedia, no ale okej. Okay. W każdym razie Olip się to od dziwo uruchamia i działa na, na tej naszej pięknej, cudownej NVIDI, tak? Na Waylandzie też sprawdzałem, chodzi. To sprawdzałem, chodzi. Kamera, dzień dobry, dzień dobry, stajemy, kamera. Dobra, ponoczyłem do innego USB i... No jest dokładnie to samo, zapala się i blokuje. Może tu coś jest uruchomione w tle? No, nic nie ma w tle uruchomione. Kolejna rzecz, którą sobie tutaj przetestowałem, to są boxy, czyli maszyny wirtualne odpalające się na kolejnym ekranie. Oczywiście standard Fedorka Silver Blue. Odpalamy. Od razu mówię tutaj, jak sobie włączycie na przykład. Nie na przykład, tylko sobie włączycie akcelerację 3D, w moim przypadku Nvidia, już to powtarzam w kółko i tak dalej, to się robi czarny ekran. Nie działa, po prostu ni hu, hu. Natomiast jak sobie tutaj odpalimy, tak jak widać bez akceleracji działa. Działa, no, no, no niezbyt dobrze to działa, ale ogólnie da się na tym, że tak pracować, tak? Czyli kolejna rzecz, wirtualizacja jest tutaj uogarnięta, działająca i jest ogólnie w porządku. Tak, tak, włącz wszystko, tak, jasne, i w ogóle nie wiem czy to hasło kurde podaje dobre czy nie. Yy, zaraz sobie tutaj zobaczymy, a mówię szybko, bo nie chcę Wam zajmować godzinę kurde na, na takich rzeczek, tak jak ten. W każdym razie, yy, chodzi ładnie, jest tutaj, że tak powiem, wirtualizacja ogarnięta. Robię tak, ja mu puszczę teraz restart'a, wrócę tutaj do pulpitu i odpalimy kamerę jeszcze raz, zobaczymy co się będzie działo. Dobra, ja jestem świeżo proszę bardzo, ta sama X11, tylko odłączyłem teraz monitor. Tu mówię od razu, odłączyłem ten drugi monitor, jego w tej chwili nie ma i laga też nie ma. Lag się zmniejszył, czyli przez ten malutki monitor on ma niższą rozdzielczość Teoretycznie w ogóle został źle wykryty, bo ten monitor dotykowy to jest Full HD. On go tutaj wykrył jako 1300, więc ta rozdzielczość jest troszeczkę nie, nie za bardzo. Natomiast teraz widzę, że nam tutaj przestało. Upa! Laku. powiem to w ten sposób. Bardzo ładnie zresztą powiem to w ten sposób. Dlaczego nie działa? Nie mam zielonego pojęcia, po prostu temat nam tutaj nie działa, się teraz nie uruchamia. Dobra, to co jedziemy dalej? To już było, to już było, odpalmy sobie gierkę, odpalmy sobie Dirta. Ja Dirta odpalałem na Wildland, tak się powinno ładnie chyba to wymawiać. I oczywiście uruchamia się, tylko wszystko miga, jak zawsze, tak? No, 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 no niestety, tak to nam, tam, że tak powiem, wygląda, tak? Ekran miga cały, bla bla bla, bla bla bla. Natomiast na X11 nie odpalałem, odpalam to dopiero teraz przy was, zobaczymy jak to się będzie sprawować. Nie wiem, nie mam pojęcia czy w ogóle ruszy. To Dobra, to jestem w gierce, tu będziecie mieli dźwięk zewnętrznego monitora, tak, będzie tam jakieś takie dawki szły, powiem to w ten sposób. A ja tu jakoś kontynuuję moją karierę wcześniejszą, nie mam pojęcia co to jest, nie wiem jakie ustawienia, w każdym razie jakiś dźwięk będziecie mieli, beznadziejny trochę, ale będzie. Jak tu się rusza w ogóle, zapomniałem, bo tu miałem pada podłączonego chyba. Tak, ku... o, 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 ju... o, ju, już jest dobrze, tylko nie wiem jak się skręca. Dobra, mam skręcanie. Jak widzicie działa, tak? Działa elegancko, tak jadę na bardzo dziwnych klawiszach, na których nie mam pojęcia, jak w się tutaj jeździ. Kurde, przełączysz na coś normalnego, no właśnie. No właśnie. Jak widać działa. Wiem, że gierka ma, nie wiem, 10 lat, ale nie stać mnie na nowe gry, poza tym ja nie gram, tak? No, działa, działa, koniec kropka. Idziemy do następnej gierki... Motorysera. Okej, okay, mamy Motorysera, proszę bardzo, nie wiem jak tu się zmieniało... Znowu nie wiem jak tu się kieruje, kurde. Dobra, Z, teraz Z. Jeszcze, ojesz. Ja nie wiem jak tu się kieruje bez pada, no jest kurde dramat powiem to tak. Dobra, znalazłem, słuchajcie, Q, Q to jest w lewo, a D to jest w prawo. Ja nie wiem co za idiota to ma może ja. Ale no cóż, no gracie po prostu beznadziejnie. W każdym razie działa, tak? Widać, że działa, jest fajnie, Brum, tak? Super testy, zarąbiste po prostu. Działa? Działa. Co jeszcze? Lecimy na Waylanda, zapraszam. Ok, proszę bardzo, Wayland. Wayland, Fedora 40. Dobrze, dobrze, dobrze że 40. To co? Pierwsza co kamera. Nie zmieniałem jej pozycji, powiem to tak. No i dalej nie działa. Uuu, no nie działa. Słuchajcie, sprawdziłem dwa albo trzy razy i nie rusza. No to teraz się nie wiem, co zepsuło. Może stara Nvidia, kurde, nie wiem, nie wiem. Przestało działać. Zobaczymy sobie na... na błędny message. Jak, jeżeli ma być test na żywca, to na żywca, a nie kurde, TGS, tak nie? Błędy message. Yy, config Index, Descriptor. Uuu, coś się popsuło. Nieby go widzi, ale go nie widzi, bo kamera jest widoczna. Ale dlaczego nie chodzi? Nie mam pojęcia. LS, USB, zobaczmy sobie tak. I ona jest wykrywana, więc nie wiem o co tutaj chodzi. Nie mam pojęcia. Jeszcze. I zaraz zobaczymy jeszcze monitor systemu, bo tu też były cuda. Chyba, że to na nowo wszystko tak narzekałem. WebGL Aqua, ok. No i ni hu, hu Pozostałe działają, a te nie. To może wina jest steru w Nvidia. Nie wiem, I don't know, powiem to tak i wnikać mi się nie chce. No teraz się wyświetla, czyli musiały to być sterowniki na wodzie, wszystko było białe, po prostu masakrystycznie białe. Nie było widać tych pasek tutaj, tak? Tych pasek, dobra, tych pasków, przepraszam, tych pasków. To jest Wayland, tak? Czyli co możemy tu sprawdzić sobie jeszcze na Waylandzie? No co, na aparat, kurde, no, no nie działa, no. Uparłem się na aparat. Kupa i kaplica. Jak jesteśmy na Wildlandzie, to odpalę wam OBS studio. Tak, lubię sobie czasami porobić różne dziwne rzeczy i tadam. Teoretycznie tu jest chyba moment. A moment, moment, moment. A tu nie jest zablokowane, kurde, przez to? Może to jest zablokowane przez OBS-a, dlatego takie numery wychodzą. Moment, tutaj mam scenę, ale to jest. Ja sobie tę scenę zmienię teraz na szybkości. Zobaczymy sobie tak. Wybierzemy pipewire, bo to jest teoretycznie Wiland. Y no okej, okay. tak dokładnie. Tak, udostępnij. Działa. To, to jest na pipewire, tak? To wie, wiecie, że to jest na PipeWire. Zobaczmy sobie teraz, może ruszy. Może mi zablokowało tą kamerę, kurde. No nie, jest dokładnie to samo. Czyli to nie jest wina tego, może coś w tle wisi, nie wiem. Zobaczymy jeszcze jedną rzecz. Czyli dodanie tutaj przechwytującego vl 4 l 2 Dokładnie tak działa. Dzień dobry. Coś się w Gnomie zepsuło. Mówiłem, że kamera działa bez najmniejszego problemu. I co było ciekawe, no 10 latek. No tu jest problem taki, że. A teraz mogę sobie nagle wybrać, kurde, motion i odpek. Tego nie mogę wcześniej wybrać i on mi daje 30 FPS-ów. To abyście mieli taką kamerkę y, z tych tanich albo z tych tar starych i OBS-a i wam 5 FPS-ów pokazuje, przełączcie sobie na motion i odpek. Wszystko poza juv bo JUV to jest jakieś takie bardziej zaawansowane, nie? No i wtedy kamera chodzi w miarę dobrze. A widzicie jest ok. Czyli coś się w gnomie wypie zepsuło, standardowo, powiem to tak. W każdym razie ładnie na no, to wszystko na Pipewire pay chodzi. Buch, Rzucimy sobie to jeszcze Nvidia, bo teraz kodowanie na Nvidia teoretycznie powinno lecieć. Ja wiem, że te stare Nvidia są okrojone, ale mają z tym zrobić porządek. No teraz nie pokazuje nawet, no niby 8% zużycia i tak dalej, a to powinno być kodowanie jeszcze włączone. Pokazywane, ono tutaj nie jest pokazywane, ale działa. Jak najbardziej jest nam tutaj temat. Okay, działa jeszcze raz, tak. odpalić tą nieszczęsną aplikację aparatu. Sorry, Gnom się wypie, zepsuł. A co do wypie, zepsucia, to tu jest jeszcze jeden błąd mi wyskoczył albo dwa. Już wam zaraz go pokażę. Proszę bardzo, to mi się wysypało od tego, co nie działało. Dwie godziny temu mniej więcej odpaliłem ten system, go postawiłem i na dzień dobry. Remote desktop się wywalał. Tak, jak już nawet nie będę wchodził przez tego SSH zewnętrznego. Bo pewnie i tak nie działa, i tak nie działa. Nie chce mi się tego sprawdzać. Naprawdę wybaczcie. Poza tym, wy lubicie krótkie filmy, a tym jest znowu długi wyszedł. Awaria aplikacja kolejna. Gnome Soundtrack też się wypie, zepsuło. I Gnome przed 40 minut temu też się wypie, zepsuł. No i tyle to wygląda na, na, na ten, jeżeli chodzi o zepsucia. Jak widzicie, no, no Gnom jak Gnom. no Nie ma co wam tutaj de facto więcej pokazywać. To co robimy? Macanko, tak? To jedziemy na Macanko. Dobra, pamiętacie, że to jest Wayland, to jest Wayland, y y tak? Wyłączyłem drugi monitor, więc mamy tylko jeden. Mamy tylko ten dotykowy, jak najbardziej jest aktywny, nic więcej nam nie działa. I tadam. Tadam. No, działa. Znaczy. Nie wiem, dlaczego może mi się ekran już psuje ten od Elecrow, ale, ale z tego co ja wiem, to on, on po prostu reaguje w dziwnych miejscach. W każdym razie wiem, że ten ekran jest sprawny, bo go ostatnio... O, widzicie, te, teraz działa, a teraz już nie działa. No no, jest ciekawie, powiem to tak. Standardowo, odpalamy FURE Foxa, Zjechałem, jest ok, tak? Jest, jest prawie ok, nową, dajmy sobie to. Klawiaturę ekranową trzeba sobie samemu oczywiście ustawiać. Samo wybieranie działa, więc widzicie, mam nadzieję, że trochę tu zasłania, wiem, sorry, no, ale widać, że tu jest ok, tak? Odpalamy sobie jedną aplikację, drugą aplikację i nam tu, temat tutaj działa, jakby ktoś chciał sobie pomacać. To ma taką opcję i może, może swoich, swoją przyjemność tutaj wy, wyeksplo, wyeksplodować, powiem to tak. tak. Ja chcę przenieść plik. Tak, przenieść go. Aha, bo nie mogę go przenieść tam. Dobra, przeniesiemy do dokumentów. Nie da się. Przeniosę sobie to tutaj Przeniosę sobie to tutaj. No, też się nie da. Dlaczego? Mru? No, co, co, coś, coś tu nie, nie działa. Na dokumenty nie da się, sorry, zabronione jest, no. Może to trzeba jakoś inaczej przynosić, nie wiem, może jestem dziwnym człowiekiem, tak? Poza tym, ja wiem, że nikt z dotyku nie korzysta i zły dotyk boli przez całe życie, ale bez jaj, powiem to w ten sposób, no. Dobrze, ja chcę usunąć. Chcę usuno Nie mam siły, naprawdę, nie chce mi się. To ja sobie go wykorzystuję do innych celów też macanych tylko na przykład w Cynamonie, bo tam przynajmniej wszystko działa. Natomiast to co się dzieje tutaj, no to to widzicie co się dzieje i to się dzieje w każdym gnomie praktycznie, tak? No, tak to będzie więcej wygląda. Dobra, kończymy. Ja wiem, że tam z tyłu jest straszny bur, bałagan, no ale cóż, no takie życie człowieka kreatywnego, który ma bałagan wszędzie, szczególnie tu pod czaszką, na strychu, Ja tu się mówi, tak, mam bałagan na strychu. E, słuchajcie, dobrze ludzie, jak się spróbuję, widzicie, jak się zachowuje, widzicie, że się da odpalić grę. Dotykówka, no kurde, ale mało kto używa, więc, więc mało kto będzie cierpiał, tak? Pozdrawiam koleżankę Linozaurusek przy okazji, która być może to ogląda ona bardzo cierpi z tego powodu, zapewne ja też. Ej, w każdym razie, słuchajcie, no, no działa, tak, zachowuje się jak się zachowuje. Ja wiem, że ta kamera znowu przycina, ale jej nie podpiąłem do monitora głównego. Znaczy znowu jest do głównego monitora wpięta, dlatego takie cyrki są samożycie. W każdym razie, no Fedorka się zachowuje tak jak zachowuje. Mam nadzieję, że taki teścior, taki szybki, szybki, no nie był. Szybki, no ale dobra, e, przylądzik inny niż tylko omówienie funkcji systemu, czy też wyglądu pulpitu, i tak dalej, Wam się spodobał. No, bardziej taki na żywo, już nie będę podpinał tych kart, WiFi i tego, bo to pewnie chodzi, tak jak zawsze. Chociaż patrząc na tą kamerę, to tutaj była, tak. A ta kamera naprawdę nie jest tragiczna, bo to jest takie cudo, kurde. Ja jej bardzo długo używałem, tak. No A widzicie, po B się działa w Gnomie już nunu. -nu. Teraz tak, jako że jestem użytkownikiem Fedory 39, to przechodzę na 40? Nie. <laughs> nie, 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 nie. Ja używam tego, co działa. 39 ma wsparcie jeszcze chyba pół roku około, czy tam 3 czy 4 miesiące i ja zostaję do końca mojego lub jej, powiem to w ten sposób, nie będę tutaj ryzykował do czegoś tak nowego jak Fedora 40, która no, podobno chodzi, no ale to podobno to ludzie powiedzą po dwóch, trzech miesiącach używania Natomiast no takie, takie przetestowanie to, to nawet 4-5 dni to nic nie da, nie? To trzeba się posiedzieć 2-3 tygodnie, żeby temat ogarnąć, powiedzieć, dobra, jest okej, okay, to spieprzyli, to działa, tak? Niech zrobią 2-3 aktualizacje, czy system przeżyje 2-3 aktualizacje, czy nie, to jest inna zupełnie bajka, nie? E, więc ten. Dobra, macie system zaprezentowany. Róbta z nim co chce ta, że tak powiem. E, z filmem moim też. Róbta co chce ta, czy nie chce ta, to nie chce ta. E, podziękował za wszystko co robicie, za oglądanie i itd. itd. E, przyjemność dla Was tworzenie filmów być dla mnie tak jest. No, mur. Jak to robić, DistroTube, Ha, nie zrobię tego. Peace. Cześć.